Nowa Toyota Camry już dostępna. Już dziś skorzystaj ze specjalnej oferty przedsprzedażowej. www.toyotabielsko.pl. Wstrząs wysokoenergetyczny miał miejsce o godzinie 10.26. W wyniku tego wstrząsu trzej górnicy zostali poszkodowani. Niestety jeden z górników zginął, dwaj odnieśli obrażenia ciała i zostali przewiezieni do szpitala. Jeden z górników do szpitala Świętej Barbary w Sosnowcu, drugi do szpitala w Katowicach. Ich stan podczas transportu był dobry, byli przytomni. Prawdopodobnie jeden z górników, który przybywa w Katowicach, jeszcze dzisiaj zostanie wypisany do domu. Ten górnik, który zginął, miał 35 lat. Akcja poszukiwawcza trwała około 2 godzin. Siła wstrząsu 9 razy 10 do 6 dżula, a więc był to dosyć silny wstrząs. Porównywalny z tym, który miał miejsce 8 listopada w rejonie kopalni Budryk. Niewykluczone, że te zjawiska są ze sobą jakoś tam związane i dzisiejszy wstrząs był związany z tym wydarzeniem 8 listopada. Takie są pierwsze podejrzenia, ale to jakby będziemy też to sprawdzać. We wtorek najbliższy zostanie przeprowadzona wizja lokalna w kopalni, która jakby oceni stan tego co się stało na dole.